Cześć, to Macie, witajcie w kolejnym odcinku z serii The Last of Us. No, my musimy tutaj przejść. Weź, słuchaj, Joel, kucnij. Posłuchajmy, gdzie tutaj te dziadostwa są. Dowiedziałam się, że latarka nie ma wpływu na dziadostwa, więc. Więc dlatego ją włączyłam. Więc chodźmy sobie tutaj na cicho. Może jeszcze ciszej niż ustawa przewiduje. Na razie przelezę sobie tak naokoło, bo nie do końca wiem, gdzie ja mam iść. No, jakoś się stąd wydostać musimy. O, tam jest exit. Dobra, widzę napis exit, to idę exit. Tylko, nie chcę zamieniać nic. No, gorzej właśnie, że tutaj dziadostwo harłacze. Dobrze, że mamy jeszcze dwa ostrza i tymi ostrzami sobie damy radę. Muszę zdecydowanie mocniej się rozglądać, słuchajcie, za wszelkiego rodzaju pierdołami. Tam jest dziadostwo. Ze względu na to, żebym dała radę te ostrza wytwarzać. Czy ty musisz iść w tę mańkę? Może ja sobie pójdę naokoło. Jak ja już wiem, gdzie ja mam iść, to jest dobrze. Czy my coś. Aha, my broń w łapie mamy. Dajcie jaką butelkę. Czekajcie, dziewczyny tu się schowały. Czy ja tu po drodze butelki nie widziałam? Tam jest. Czekajcie, bo gamoń tutaj paszcze drze. My przelecimy sobie tędy, bo tutaj jest ten exit. Mam nadzieję, że to jest ostatnie dziadostwo. Pokażcie. No innego dziadostwa nie widzę. W razie czego wiecie, zawsze liczymy na to, że test nam pomoże, prawda? Gdzie on jest? Tutaj sobie stoi dziad. Aha, tam jest drugi dziad, mam rozumieć. Dobra, są jeszcze dwa. Możesz się obrócić? O, dziękuję. Nie mam pojęcia. Aha, postanowiłaś jednak iść tutaj, dziaduwo. Dobra, stoi tędy. Wiecie co, może uda mi się ją zdjąć? Ty jesteś pokraczna. A, tam jedno coś stoi. Dobra, to my tego cosia zostawmy. Tylko pytanie, nie, tu są. Czy może tam mam wyjście? Matko, nie wiem, idę tu na razie. Jest tu jeszcze coś? Chyba nie. Dobra. Tam jest exit teraz. Cholera. Tędy. Zaraz będzie po wszystkim. Chodź, kurwa. Czemu ty tak się wyrażasz na nagraniach? Dobra, ale chyba znaleźliśmy wyjście. A, tutaj jest. Weź daj tu cegłę. Ja wiem, jak ja tego gamonia mogę obejść. On sobie stoi tu. Dziewczyn może nie zobaczy. Pa, pa! Weź już może wstań. Da radę? Da radę. Dobra, on sobie w ogóle na wycieczkę gdzieś po las. No idź młoda, bo ja czekam. Dobra, po. Pozbyliśmy się tych gamoni. Oni się chyba tutaj nie dają rady wspinać. Jest on tam? Dobra, może lepiej się nie interesować. Chodźmy. O rany! Naprawdę nam się udało! Jesteście całe? Tak. Nie zatrzymujmy się. Uwierz, że ja też jestem zdziwiona, że nam się udało. Po prostu mamy szczęście. Chwilowo. O, też bym tak to nazwała. Nie inaczej.
No mówię, ja muszę się porozmawiać za... Dokąd idziemy, Tess? Rzeczami. Ratusz jest tam. Aha. No właśnie, wiesz, tam chciałam iść, tak na dobrą sprawę. Tylko, wiesz co, ja bym chciała jeszcze tutaj sobie popatrzeć. Czy w samochodach tu nie ma jakichś pierdół, rzeczków dla mnie? Tu coś leży? Nie, to przewrócona skrzynka. Nie ma tutaj rzeczków, szkoda. Jeszcze, żeby nie było ten samochód, obejdę. Chyba krzywo mi się szyba zbiła, mam wrażenie, widzicie? Dobra, nie będę się czepiać. Okej, idziemy dalej. Oszczędzaj to, baterię w latarce. A tu coś? Bo ty chcesz iść tam, ale mi się... nie, dziękuję! Do widzenia, innym razem się zobaczymy! Chyba jednak nie, bo my coś tu potrzebujemy, żeby się dostać. Więc chyba... Podejrzewam, że musimy stamtąd to wytegować. Tylko tak, ten tu mi tak podbiegł ładnie, elegancio. A czy ja z tamtej strony nie mogę się dostać do tego budynku? O, tu. O! Siedziba rządu stanu Massachusetts. Dobra, jak zwykle nie tym klikam, co trzeba. Wolny parking. Tędy, patrzcie. O! Możesz stanąć, to ci dam kulkę w głowę. Młoda, nie tobie w głowę! Dobra, młoda, wystraszyłaś mnie, bo tutaj tak przybiegłaś, myślałem, że... Kolejny atak idzie. Ci są podobni do tych, którzy mnie ugryźli. Mają jeszcze twarze. Zarazili się niedawno. Dobra. To pewnie ci żołnierze. Tego ładnie zdjęła, musicie przyznać. Musimy iść. Dobra, ja zanim pójdę, ja muszę... O, właśnie, to bym chciała. Akurat będę mogła zrobić z tego ostrze kolejne. Mogłam ich zdjąć po cichu, wiem, ale tutaj akurat... Nie wiem, czy to miało większy sens. Myślałam, że ja to mogę jeszcze otworzyć. Tutaj coś dla mnie jest? Nie, dobra. Ciągnę to. Dobra, zobaczmy. Widzicie, myślałam, że uda mi się to obejść. Nie będę musiała z nimi walczyć, ale gra zrobiła mnie nie ma, Dziu. Wchodzisz, potrzebujesz pudełeczka. No. Dawaj, Joel, ciągnij to. Dawaj wodę, to może będzie pływało, będzie ci lżej. Dobra. Dobra, działa. A wy dziewczyny, jak sobie tam poradzicie, to sobie poradzicie. Chodźcie na górę. Coś tu dla nas więcej ciekawych rzeczków? A, zaiste. Nawet list jakiś znaleźliśmy. Broszura bezpieczeństwa. Ośrodek nadzoru chorób przygotował tę broszurę dotyczącą maczusznikowego zapalenia mózgu, aby podnieść świadomość społeczną choroby. Maczusznik to grzyb pasożytniczy, który może zaatakować mózg żywiciela i zmienić jego zachowanie. Do niedawna atakował tylko owady i niektóre stawonogi. Pojawił się jednak nowy gatunek, który jako żywiciel wybiera ludzi. Przenoszenie się. Dwa znane sposoby zarażenia się. Wciąganie do płuc zarodników maczusznika, kontakt z płynami, które robią osobie zarażonej, zwykle poprzez ugryzienie. Inkubacja. Po zakażeniu pasożyt w ciągu dnia lub dwóch dni przemieszcza się do mózgu żywiciela. Koniec inkubacji następuje, kiedy maczusznik przejmie większość funkcji fizjologicznych żywiciela. Objawy. Pacjenci w stadium pierwszym wykazują nieobliczalne i agresywne zachowanie, atakując osoby znajdujące się w pobliżu. Wreszcie grzyb przedostaje się przez tkankę żywiciela i umożliwia wydostanie się zarodników do powietrza. Leczenie. Nie istnieje szczepionka przeciwko, ani leczenie spowalniające inkubację. Diagnoza. Można zdiagnozować poprzez badanie krwi lub badanie mikroskopowe, zwykle przeprowadzane na uszach pacjenta. Test daje wynik pozytywny w ciągu kilku minut od zarażenia. No dobra. Odkładaj to, bo tu jeszcze chyba coś dla mnie było. Nie chcę nowej deski, ja chcę elementy do wytwarzania. A wy co już tak przodem poleciały? Dobra, tu widzę, że nic. Dobra, Zara, czekaj. Nie dasz się porozglądać.
nic nie słyszę. Okej, szybko. No mam nadzieję, że to nie klikacze. Nie, klikacze. Oj, było blisko. Masz coś na bucie. A, dobre. A to od razu obrzydliwe. Nie mogę wziąć na później pomocnej dłoni? Jak się stąd wydostaniemy? Przekonajmy się. Dobra, zanim co do czego, to wiesz, że ja się muszę porozglądać. Staram się rozglądać, może i tak niedokładnie się rozglądam, jakby należało. Jak zostałaś ugryziona? Musiałaś się znaleźć w nieodpowiednim miejscu. Tak. Wymykałam się na samym. Byłam w szkole wojskowej. O, warsztaty. Zaraz obejrzymy. Tylko czekajcie, jeszcze tutaj sobie przejrzę. Ale niestety nic tutaj dla nas nie ma. Jak ty się tam dostałaś? Miałam swoje sposoby. Tak czy owak. Jeden z tych, no, jak oni się nazywają? Biegaczy. Dopadł. Dobra, nie mamy tych. Była wtedy z tobą Marlin? Jak cię ugryźli? Nie, pobiegłam do niej po pomoc. Dziwię się, że... Aha, tutaj w ten sposób. Mało brakowało. Aha, kość śrubek, dobra. Dobra, ale weź daj wstecz. Ja bym chciała zobaczyć coś takiego. Nie, kabury nie chcę. A co w kaburze? Mhm. Dobra, nie. Tu mamy pojemność, szybkostrzelność, szybkość przeładowywania. Tu nie ma pojemności. Weźmy to, spróbujmy sobie jakoś ulepszyć. Tutaj tak, szybkość przeładowania, pojemność magazynka i szybkostrzelność. A tutaj koszt 15, w to sobie wejdę na pewno. I myślę, że w szybkość przeładowania pójdziemy, bo... to jednak też dużą robotę robi. Dobra, to przerobiliśmy. I teraz to, bo tu jest 15, tutaj 20, to szybkość przeładowania chcę. No i tyle, bo zostało nam tylko 4, to dziękujemy bardzo. Broń ulepszona, więc jest spoko, zamknij. Będzie mi służyć. O, będzie. Dobrze, laski, którędy teraz? A tutaj coś jest? O, a tutaj mnie nie było, a tutaj... Dobra! A i tak mało ten. Masz suplementy. A co w ulepszeniach? A, patrzcie, za 20 możemy obszar trybuna słuchu powiększyć. Tutaj jest jeszcze szybkie tworzenie przedmiotów, szybkie leczenie, rozchwianie broni i maksymalne zdrowie. Nie wiem, czy ja bym w zdrowie nie chciała pójść. A tu do 200. Dobra, weźmy sobie to, bo gra nam tak sugeruje na razie. Potem będziemy decydować sami, ok? Zobaczmy tryb na słuchu. Nie powiem, żeby on był lepszy. W ogóle denerwuje mnie, że po trybie na słuchu on nie wstaje od razu, tylko zostaje tak, jak był. Dobra, spróbujmy sobie stąd wyjść. O, dzień dobry. A czemu nie powiedzieliście, że tutaj są takie ładne rzeczy? O. I obrazy, i nieobrazy. Ładne rzeczy są, ale żadne potrzebne dla mnie z tego, co ja widzę. Tutaj coś... O, szuflada. Macie tam co? Guzik macie. Dobra, tu. A tam? Ja nie wiem, w którą mańkę mamy pójść. Dobra, chodźmy tu, bo tutaj widzę głowę i ciekawiej się wydaje. O! O! Jeszcze coś? Chyba nie. Dobra, tu. A tu kolejne drzwi, matko. Ktoś miał fantazję z tymi drzwiami. Dobra, chyba jesteśmy... Zaświeć. Jesteśmy w tym samym pomieszczeniu, co tam drzwi sobie otworzyliśmy. Tutaj, o, dużo, dobra, zabieraj aż garściami, Joel. Korzystaj jak dają. Powiem wam, że cały czas mam... Boże, te popiersia strasznie wyglądają. Mam takie dziwne ciągle skojarzenia i nawiązania do The Walking Dead. Właśnie. Uważaj! Sorry, to ja. Też. Sorry. Chodź, trzymaj się.
bo tam była Clementine, tutaj mamy Ellie i tak jakoś, nie wiem, nawiązuje mi do tego. Dobra, coś w tej skorupie jest? Nie ma, to idziemy na górę. No chyba tutaj nawet mamy iść. No w tym muzeum sporo rzeczków jest do przejrzenia. To mogę otworzyć? Nie mogę. No muzeum, nie widzisz? Niektóre z tych rzeczy mają po kilkaset lat. Wow. Ja zawsze mam takie mieszane uczucie, jak chcę iść do muzeum, bo z jednej strony, a starocia se pooglądać, co to... To nie jest takie interesujące, powiedzmy. Weź kucnij. A z drugiej strony, jak człowiek pójdzie, to tam jest taki jakiś niesamowity klimat i człowiek dostaje rozkminę, że matko, jak ludzie sobie wtedy radzili? Patrzcie, nie było toalety, jakichś takich, wiecie, pryszniców, tego wszystkiego. A mimo wszystko gatunek ludzki przetrwał, prawda? Czekajcie, ja chcę jeszcze sobie tutaj zajrzeć. Czy tu coś było? To możesz podnieść się? Nie możesz się podnieść, mówisz? No dobra. Dobra, uwaga na głowę. Szybko, przechodź, przechodź! A my zostaniemy! Joel! Dawaj. Żyję! Zaraz do was dołączę! Są tutaj! Tess? Uciekaj! Uciekaj! No tam wielkie uciekaj, wrócę skąd przyszłam. O, albo gdzieś odtędy sobie przeleziemy. No więc... Tam jest gadzin. Więc zawsze muzeum jakiś taki fajny klimacik mimo wszystko robi, prawda? Nie to. Jak zawsze nie to. Tam jest jeszcze jeden. Ty nic przy sobie nie miałaś, klikaczko. Serio, jeszcze jeden? Skąd tego dziada dostał tu tyle? Nawet nie mam czym was rzucać. Ale może mnie nie zauważy, jak przejdę tędy. A jak zauważę, to się skończy śmiercią i to nie pierwsze w tej grze. Ja tu chciałam sobie ładne, spokojne rozkminki robić. Na temat. Na temat. Tutaj jest kolejna. Daj tu tą cegłę jednak. Na temat muzeów, a tutaj... O, dziadostwa od groma. Mogę tu? No, chyba dobrze polazłam, bo na klatkę schodową się dostałam. A co tu się wyżej wyprawia? Dla mnie nic nie ma. Tam się chyba żre. I chyba ja tam muszę iść. Ale zobaczymy. Ewidentnie one tam się chyba schowały. O, w ten sposób zdecydowanie bardziej wolę ich uśmiercać. Jakie wejście smoka! Właśnie o tym mówiłam przy ładowywaniu. Dobra, weź przeładuj.
Mam nadzieję, że macie dużo broni. No jeszcze ktoś jest? Mam nadzieję. Dobra, macie coś dla mnie? Chyba nie. Dobra, mam nadzieję, że wszyscy. Macie coś dla mnie? Broń? Amunicję? Cholera, mało brakowało. Cokolwiek? Idźcie z tą butelką. Na pewno ona by mi się tutaj przydała w tym momencie. O, pan masz amunicję, dawaj. Ty masz coś? Nic nie masz. Tam jest cegła, to mi niepotrzebna. Sporo ich tu było, muszę przyznać. Kolejna butelka. Dobra, zaraz porozmawiamy. Czekaj. Daj mi tu wszystko posprawdzać. O, macie, chociażby w muzeum czasają taką rozkminę. Jak to w zimie było jeździć konno? Przecież to było okropnie zimno, nie? Teraz mamy samochód z ogrzewaniem. No, pociągi, nie pociągi, a tak to ludzie trudno mieli, nie? I taka rozkmina egzystencjalna się włącza. Dobra, już. Tak dostaniemy się na dach. Podsuń się, ja idę pierwszy. Musimy przejść na drugą stronę. Dobra, zaraz, czekaj. Muszę pozwiedzać. Tu masz deskę, weź sobie ją. Czy ja muszę zawsze wszystko robić? Nie, no tu... Dobra, weźmiemy drugą deskę. Posuńcie się. Gdzie ty tą deskę chcesz sobie wsadzić? Tu? Ja nie popatrzyłam, gdzie tą deskę należy umieścić. Ale po co ta deska? Weź ją zostaw. To nasz budynek. Już wyleziesz... A nie, tutaj nie wyleziesz. Dobra, gdzie który budynek? Na tamten idziemy? Aha, dobra, czyli ty chcesz się przedostać tu. Mam rozumieć, tak? Więc tu tą deskę chcesz. Dobra. A, dziewczyny, sorry, ale wy się do pomocy w ogóle nie nadajecie. Tu, tędy, połóż. Jedna wystarczy, czy drugą też tarabanić? Dobra. Tylko uważaj, jak idziesz, bo tutaj jest dosyć wysoko. W rolę ojca się wczułeś, czy jak? No co tam, Eli? I co, znalazłaś to, po co przyszłaś? Jeszcze nie wiem. Ale kurde... Widok jest ekstra. Zaista. Chodźcie, tędy. Hej! Dawaj, dawaj. To prawie koniec, więc skup się. Na rozkaz. To już za rogiem, chodźcie. Czy mi się wydaje, czy szybko jakaś pogoda nie się zmieniła? Się, mała. Dobra, spadać. Ja muszę się porozglądać, jak to ja. Nie, powiem wam, że mam wrażenie, że zasoby są mocno ograniczone w tej grze. Więc chyba się cieszę, że wziąłem sobie łatwy poziom, gdzie tych zasobów niby to jest więcej. No, ja też sporo amunicji marnuję. No, mam taką presję, że nie chcę za często wam tutaj ginąć i wiochy robić. No, a co, kontener tak ciężko przesunąć? Chodź na listę, poczytamy. Rozkazy. Patrolować miejsce spotkania. Przed przetransportowaniem dziewczyny do następnej krówki zagwarantować brak obecności wojska. Pismo odręczne. Upewnić się, że dziewczyna jest najedzona i zdrowa. Jej bezpieczeństwo jest rzeczą najwyższej wagi. Okej. Okay. Patrzcie, trup. Widziały trupa? A jeśli okaże się, że oni wszyscy nie żyją? Żyją. Ale skąd wiesz? Po prostu wiem.
wszystko będzie dobrze. Okej. Musi być. A myślałam, że jednak da radę przeskoczyć, wiecie? Dobra, chodźcie. Musimy się wspiąć. Ja to, że wydaje mi się, że wcześniej też dałbyś radę. No i proszę. Ostatnia prosta, Tess. A wygląda to jak miejsce do walki. No bo takie miejsce do i pochowania się, i w ogóle. Jako ja mam z Dying Lighta naleciałości i chcę bagażniki otwierać w samochodach, wiecie, w szukaniu jakichś tam znajdziek. Od razu powiem, że nie umiem pływać. Ja też. Wygląda na to, że po prawej jest płytko. Idź za mną. Mówisz, że po prawej płytko? Cieszę się, że... No, do kolan chodź. Co masz na myśli? Wiem, że nie robicie tego za darmo, ale... Dziękuję. Nie ma sprawy. No, patrzę, czy tego otworzyć nie można. A polezę sobie też tu. Ale tutaj też nic nie ma. Dobra, chyba muszę ze dziewczynami iść. Nie wydaje mi się, żebym ja tutaj coś znalazła. Czy to już nasz ratusz? Daj przeczytać. Czekaj, czekaj, zanim co do czego, to ja się tu porozglądam. Już nic i tak ciekawego nie widzę. Dobra, włazimy. Nie, nie, nie! Ups! Co teraz będzie? Co ty wyrabiasz, Tess? Mój Boże. Może nie, może mieli mapę, albo coś, co wskaże nam dobrą drogę. Jak długo chcesz tak brnąć? Tak długo, jak będzie trzeba. Gdzie były te laboratoria? Nie powiedziała. Mówiła tylko, że gdzieś na zachodzie. Co my tutaj robimy? To nie jest nasza sprawa. Co ty wiesz o nas? Albo o mnie? Wiem, że jesteś za mądra na to. Serio? Nie zauważyłeś, że jesteśmy w głębokiej dupie i to już od bardzo dawna? Nie, tylko staramy się przeżyć. To nasza szansa! To już koniec, Tess! Próbowaliśmy. Wracajmy po prostu do domu. Ja nie. Ja się nigdzie nie wybieram. Dla mnie to już koniec. Co? Prędzej czy później musi się to skończyć. O czym ty w ogóle do mnie mówisz? Nie! Nie dotykaj mnie. O, ja pieprzę. Ona jest zarażona. Ups. Joel. Serio? Chcę zobaczyć. Wtedy w muzeum cię ugryzło? Musisz mi to pokazać. Ups, tak? No przepraszam, że tak powiedziałam. Pokaż mi ramię. To ma 3 tygodnie. Mnie ugryzł zaledwie godzinę temu i już wyglądam gorzej. To kurwa nie są żarty, Joel! Musisz zabrać tę małą do Tomiego. On dobrze znał tę ekipę, będzie wiedział, dokąd ty iść. O nie, 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 nie. To twoja krucjata. A ja nie zamierzam teraz zajmować... Właśnie, że tak! Słuchaj, jeśli jeszcze coś do mnie czujesz, to teraz jest czas, kiedy musisz to udowodnić, więc weź ją do Tomiego. Chula. O nie! Jeszcze mi wojska tutaj brakowało. Spróbuję ich jak najdłużej zatrzymać, a wy uciekajcie. Co? Mamy cię tak zostawić? Tak. Nie ma mowy, żebym cię tu zostawił. Nie chcesz, żebym zmieniła się w to coś. Proszę cię. Musisz mi to ułatwić. A może gdybyśmy... Po prostu wpieprzajcie! Wynoście się. Eli... Przepraszam, ja nie chciałam tego. Musimy się zbierać.
to się porobiło. O, co, moja lepsza taka śmierć niż przez przemienienie, nie prawda? Wierzę, że to zrobiliśmy. Przestań. Zostawiliśmy ją na pewną śmierć. Przestań! Trzymaj się blisko mnie. Musimy iść. O rany. Dobrze, kochani, ale pójdziemy tam w kolejnym odcinku. Powiem wam, że jestem mega zaskoczona wydarzeniami, które teraz się tutaj odbyły. Nie, jakoś nie brałam nawet pod uwagę, że podczas tej walki ona mogła zostać ugryziona. Totalnie nie. No dobra, nic, zobaczymy jak to dalej się potoczy. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka i widzimy się długo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.